Ponad 50 drużyn piłki nożnej z całego Mazowsza bierze udział w charytatywnym turnieju Dzieci Dzieciom w Wołominie. Wszystko po to, by zebrać środki na pomoc dla Mateusza Kurlanda z Marek. Akademia Piłkarska GOL już po raz szósty organizuje turniej charytatywny. Mateusz od urodzenia zmaga się z chorobą genetyczną. Dwudniowy turniej w Wołominie to szansa na pomoc. Podczas piłkarskich zmagań zbierane są fundusze na rehabilitację. Mamy szansę pokazać, że osoby, które są niepełnosprawne, też mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie. Uważamy, że tego rodzaju inicjatywa jest bardzo potrzebna i dlatego jesteśmy tu obecni. W charytatywnym turnieju uczestniczy też Grzegorz Kubiszewski. 2 lata temu dla jego synka był organizowany turniej piłkarski w Wołominie. 2-letni wtedy Staś czekał na operację serca w Niemczech. Dziś jest zdrowy. Bez ludzi, którzy byli na turnieju, bez ludzi, którzy dokładali nam się do zbiórki, którą prowadziliśmy, nie bylibyśmy w stanie zrobić tej operacji. Akademia Młodych Piłkarzy już 6. raz organizuje turniej charytatywny. Co roku wybieramy różnych bohaterów, staramy się, że tak powiem, dobierać tak te osoby, które widzimy, że są największej potrzeby. Jutro 2. dzień turnieju w Wołominie, kolejne mecze i kolejna możliwość pomocy Mateuszowi.